Sieć połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku jest jedną z najgęstszych w kraju. Dużo lepiej było jednak przed laty, zanim zlikwidowano ponad połowę tych, które łączyły małe miejscowości w regionie. Samorząd województwa dolnośląskiego od kilku lat prowadzi działania rewitalizujące te linie. Jednym z działań w tym względzie jest obecnie uzupełnianie połączeń kolejowych autobusowymi. Tam, gdzie nie ma jeszcze zrewitalizowanych linii, wiem, że ten proces będzie trwał dłużej, chcemy, żeby Koleje Dolnośląskie uruchomiły połączenia autobusowe, zintegrowane, zgrane z rozkładem jazdy naszych pociągów. W ten sposób walczymy z wykluczeniem transportowym. Szacuje się, że te działania dotyczyć będą około 55 tysięcy mieszkańców regionu. Samorząd wojewódzki realizuje te projekty w porozumieniu z gminami, przez które przebiegają linie połączeń. Chodzi m.in. o współfinansowanie tych przedsięwzięć. Dolny Śląsk był wyposażony w olbrzymią sieć kolejową, 2,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych, ale niestety lata 90., początek obecnego wieku, to wielka zagłada tej sieci z ponad 2,5 tysiąca kilometrów linii zostało czynnych w ruchu pasażerskich tylko 1000 kilometrów. Samorząd województwa dolnośląskiego od 15 lat regularnie witalizuje linie kolejowe, już ponad na 300 kilometrach wróciły pociągi. Uzupełnianie tych kolejowych, a w tym autobusowych połączeń w regionie to przede wszystkim działania zwiększające komfort podróżowania dla mieszkańców miejscowości wzdłuż tych linii. Ale niebagatelne znaczenie ma również to, iż gęstsza sieć połączeń komunikacyjnych służyć będzie turystyce. Chcemy na bazie przejętych linii kolejowych albo linii kolejowych, które są nieczynne, ale są w trakcie rewitalizacji, przygotować już połączenia, tym razem autobusowe, aby promować te szlaki komunikacyjne, aby kiedy za 2-3 lata zostaną uruchomione połączenia kolejowe, mogli mieszkańcy już korzystać z tych połączeń, ale żeby już mieli tak naprawdę świadomości zakodowane, że te połączenia istnieją. 15-20 lat temu dochodziło do likwidacji wielu połączeń komunikacyjnych, co uniemożliwiało mieszkańcom przemieszczanie się swobodne po Dolnym Śląsku. To wpływało w tym momencie na wykluczenia społeczne w zakresie edukacji, dostępu do służby zdrowia, czy też poszukiwania lepszej pracy. Koleje Dolnośląskie uruchomiły już pierwsze takie połączenia autobusowe pomiędzy Kłodzkiem i Stroniem Śląskim. Korzysta z niego od pół roku już ponad 31 tysięcy osób. Istotne jest to, że pasażerowie kupują na te połączenia tylko jeden kolejowy bilet. W trakcie podróży przesiadają się tylko do autobusu na odcinku, na którym nie kursują pociągi. I nie ma obawy, że nie zdąży się z przesiadką, bo ani pociąg, ani autobus nie odjadą, póki nie wsiądzie do nich ostatni pasażer. Ten proces rewitalizacji infrastruktury jest bardzo czasochłonny, a my nie chcemy czekać i nie chcemy, aby pasażerowie przede wszystkim czekali, więc tutaj wychodzimy naprzeciw z taką nowoczesną ofertą transportu publicznego, transportu autobusowego zintegrowanego pod względem taryfowym i pod względem rozkładowym z komunikacją kolejową. Od 5 września przeprowadziliśmy pilotaż na linii Kłodzko-Lądek-Stronie Śląskie. Ten pilotażowy projekt okazał się sukcesem. Codziennie funkcjonuje tam 7 par połączeń autobusowych, które docierają m.in. do miejscowości uzdrowiskowych. Wszystkie one są zintegrowane z połączeniami kolejowymi, bo stanowią po prostu ich część, realizowaną jedynie w innym środkiem transportu. Praktyczne sprawdzenie się tego projektu ośmieliło Koleje Dolnośląskie do kolejnych podobnych działań. Pierwszą z linii, które chcemy uruchomić, to połączenie Legnica-Złotoryja-Lwówek-Śląski-Jelenia-Góra. Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na chwilę obecną powiat złotoryjski, powiat lwówecki to są obszary najsilniejszego wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie. Niestety połączenia kolejowe, linia kolejowa przebiegająca przez ten obszar są od kilku lat nieczynne, są w złym stanie technicznym, mają być rewitalizowane w ramach projektów Kolej Plus. Te połączenie to jest 80 km linii. W system komunikacyjny Dolnego Śląska włączone będą tym sposobem 2 miasta powiatowe. Stworzone zostanie też bezpośrednie połączenie Legnicy z Jelenią Górą. Drugie uruchamiane połączenie autobusowe KD skomunikuje podwrocławskie miasta Oleśnice i Syców ze stolicą regionu.
Natomiast trzecie połączenie ułatwi podróżowanie mieszkańcom Przemkowa i Radwanic, którzy uzyskają połączenie kolejowo-autobusowe z Głogowem i Chocianowem. Wszystkie te połączenia mają zacząć funkcjonować od 1 września.